Wygląda bardzo ładnie. Super. Mieszkańcy Jeżyc z Nowych Przystanków Wiedeńskich na Dąbrowskiego się cieszą, ale w tej beczce miodu jest i łyżka dziegciu. Chodnik przy samym przystanku wiedeńskim jest stosunkowo wąski. Tam ten ruch pieszy jest dosyć intensywny, w związku z czym faktycznie to parkowanie nie powinno mieć miejsca. A niestety, do tak kuriozalnych sytuacji dochodzi tutaj notorycznie, co zauważyli internauci. To zdjęcie z grupy facebookowej Nie ma anarchii parkingowej w Poznaniu. Kierowcy samochodów dostawczych uniemożliwiają wjechanie na platformę przystanku innym uczestnikom ruchu. A przejazd po platformie, a nie przez torowisko, jest w tym miejscu zgodny z przepisami. Jeden z internautów zapytał sieć sklepów, skąd te niebezpieczne praktyki dostawców. Taką miał dostać odpowiedź, którą umieścił na facebookowej grupie. Niestety w podanej lokalizacji nie ma innej możliwości przeprowadzenia dostawy, ponieważ w innym wypadku zostanie wstrzymany ruch kołowy, a jest to kara mandatem w wysokości 500 zł. To nonsens, zauważa radny z Jeżyc. W przeciągu ostatnich lat powstały w okolicy koperty dla dostaw. Zarówno przy samym rynku jeżyckim są 3 koperty, przy Prusa, czyli też przy rynku, kolejne 3. Władze Poznania wskazują, że koperta została wymalowana po drugiej stronie ulicy. Trzeba tylko używać wózka i wykupić w poznańskim ZDM-ie parkingowy abonament. Nie mogą spokojnie z tego miejsca obsługiwać również sklep, więc nie ma mowy o tym, żeby w tej okolicy bezpośrednio położone przy sklepie nie mieli możliwości obsługi dostaw dla swojego sklepu. A my sami poprosiliśmy sieć sklepów o komentarz. Dostaliśmy taką odpowiedź. Jest nam niezmiernie przykro z powodu zaistniałej sytuacji, którą natychmiast postanowiliśmy wyjaśnić. Obecnie wyjaśniamy, dlaczego dostawy były realizowane niezgodnie ze standardami. Na tej podstawie jeszcze raz przeanalizujemy logistykę do tej placówki. Przepraszamy wszystkich klientów i okolicznych mieszkańców za niedogodności. Tak czy siak, władze miasta zapowiadają kontrolę strażników miejskich w tym miejscu. To jest niezgodnie z projektem, bo asfalt powinien pójść właśnie dalej na całą długość przejścia dla pieszych. Radnych z Jeżyc martwi jeszcze coś. Niedoróbki przy oddanych w grudniu przystankach. Od samego oddania przystanków i momentu, w którym już zatrzymują się tramwaje przy przystankach wiedeńskich, no nie dzieje się tutaj na miejscu nic. A to nie tylko malowanie, ale też i kwestie brukarskie. Jest tu wiele niedoróbek. Chociażby za nami też przejście dla pieszych, które jest kompletnie niedostosowane póki co. Na przystanku naprzeciw rynku nadal nie ma obiecanej ławki. Prace wykończeniowe jeszcze trwają. Przy sprzyjającej pogodzie będzie uzupełniona nawierzchnia, między innymi przy kamienicach. Wiosną będzie także wykonywane bardziej trwałe malowanie, a na krawędzi zostaną zamontowane małe elementy odblaskowe, które zapewne też zwiększą bezpieczeństwo w tym rejonie. MPK obiecuje, że przy poprawie nawierzchni pojawią się też ławki i kosze. Krzysztof Czub, Puls Dnia.